Rozdział 30 Pan Fogg spełnia swój obowiązek. Razem z obieży światem brakowało trzech pasażerów. Czy zginęli w walce, czy też stali się niewolnikami siuksów? Tego nikt nie wiedział. Liczba rannych była znaczna. Najpoważniejsze rany odniósł pułkownik Proctor, który bił się odważnie do chwili, gdy nieprzyjacielska kula rzuciła go o ziemię. Przeniesiono go do poczekalni dworca wraz z innymi pasażerami, których stan wymagał natychmiastowej pomocy. Pani Auda i pan Fogg wyszli z walki bez najmniejszego zadraśnięcia. Fixa nieznacznie raniono w ramię. Brakowało tylko obieży świata i na samą myśl o tym łzy cisnęły się do oczu pani Audy. Tymczasem podróżni opuścili pociąg. Na kołach wagonów, po których płynęła krew, wisiały kawały ludzkiego ciała. Na białej równinie, jak okiem sięgnął, widziano długie, czerwone smugi. Ostatni Indianie rozproszyli się ku południu, w stronę rzeki Republika. Pan Fogg, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach, milczał. Rozmyślał nad ważnym postanowieniem. Pani Aouda tuż przy nim, nie śmiąc pytać, patrzyła tylko na niego. Pan Fog pojął to nieme zapytanie. Znajdę go martwego lub żywego, rzekł spokojnie. Ach, panie Fog, zawołała młoda kobieta, chwytając go za rękę i oblewając ją łzami. Żywego, dodał pan Fogg, jeśli nie stracimy ani chwili. To postanowienie mogło zgubić pana Foga, spowodować niechybną ruinę. Jeden dzień opóźnienia, a nie zdąży na statek do Nowego Jorku i przegra zakład. Ale myśl to mój obowiązek. Była decydująca. Komendant fortu Kearney był na miejscu. Stu przybyłych z nim żołnierzy miało bronić stacji w razie napadu siuksów. Panie, zwrócił się Phileas Fogg do kapitana. Trzech podróżnych zginęło. Martwi? spytał kapitan. Martwi czy żywi? odparł pan Fogg. Trzeba się właśnie o tym przekonać. Czy zamierza pan ścigać siuksów? Panie, rzekł kapitan, nie mogę opuścić fortu, który mi powierzono. Panie! Odparł Phileas Fogg. Tu idzie o życie trojga ludzi. Niewątpliwie, ale czy mogę narażać życie pięćdziesięciu, żeby uratować trzech? Nie wiem, czy pan może, ale powinien pan to zrobić. Panie, odparł kapitan, nikt tutaj nie ma prawa pouczać mnie o moich obowiązkach. Dobrze, rzekł pan Fogg obojętnie. Pójdę sam. Co? Zawołał Fix. Pan ruszy w pojedynkę, w pogoń za Indianami? Chce pan więc, żebym pozwolił zginąć nieszczęśnikowi, któremu wszyscy zawdzięczamy życie? Idę. Nie, panie, nie pójdzie pan sam, zawołał wzruszony kapitan. Ma pan poczciwe serce. Trzydziestu ludzi na ochotnika, zawołał, zwracając się do swych żołnierzy. Wszyscy jak jeden człowiek ofiarowali swe usługi. Kapitan wybrał trzydziestu, a na ich czele postawił starego sierżanta. Dziękuję, kapitanie, rzekł pan Fogg. Pozwoli pan sobie towarzyszyć? Zapytał Fix dżentelmena. Niech pan postąpi, jak pan uważa, odparł Phileas Fogg. Ale jeśli chce mi się pan przysłużyć, Proszę pozostać przy pani Audzie, w razie gdyby mi się przytrafiło nieszczęście, inspektor policji zbladł. Rozłączyć się z człowiekiem, któremu towarzyszył krok za krokiem z taką wytrwałością, pozwolić mu zapuścić się w pustynię. Fix spojrzał uważnie na dżentelmena i spuścił oczy pod jego spokojnym i otwartym wzrokiem. Zostaje, rzekł. W parę minut potem pan Fog uścisnął dłoń pani Audy i oddając jej do rąk torbę z pieniędzmi, udał się w drogę wraz z sierżantem i jego małym oddziałem. Przedtem jednak zwrócił się do żołnierzy. Słuchajcie, przyjaciele, dostaniecie tysiąc funtów do podziału, gdy uratujemy więźniów. Działo się o dwunastej w południe. Pani Auda udała się do poczekalni dworca i tam, w samotności, rozmyślała o panu Fogu, o jego prostej, a wielkiej szlachetności o jego spokojnym męstwie pan Fogg poświęcał majątek narażał swe życie i to bez wahania bez frazesów z obowiązku gentleman był w jej oczach bohaterem co do inspektora policji to ten przechadzał się gorączkowo nie mogąc sobie znaleźć miejsca wyrzucał sobie popełnione głupstwo co rozstać się z człowiekiem którego się tak długo prześladowało była to naiwność nie do przebaczenia postąpiłem jak głupiec myślał tamten mu powiedział kim jestem poszedł i już nie wróci. Jak mogłem tak się dać wywieźć w pole? Ja, Fix, mając rozkaz aresztowania w kieszeni. Tak rozmyślał Fix podczas długo wlokących się godzin. Nie wiedział co zrobić. Chwilami chciał wszystko powiedzieć pani Audie, nie miał jednak odwagi. Jak więc postąpić? Pójdzie za panem Fogiem. Odnalezienie go nie wydawało mu się niemożliwe. Ślady na śniegu jasno wskazywały mu drogę, po której szedł oddział. Ale zanim się zdecydował. Wkrótce pod nową powłoką zatarły się zupełnie. Przygnębienie ogarnęło biednego agenta. Miał nieodpartą chęć rzucić wszystko i dać za wygraną. Około drugiej po południu, podczas gdy śnieg sypał wielkimi płatami, usłyszano przeciągłe gwizdnięcia dochodzące od wschodu. Ogromna, ciemna masa poprzedzona migotliwymi światełkami wolno posuwała się naprzód. Nie oczekiwano żadnego pociągu z tej strony. Ten, który wezwano telegraficznie, nie mógł jeszcze nadejść, a pociąg z Omaha do San Francisco przejedzie dopiero jutro. Rzecz się wyjaśniła. Lokomotywa, która teraz powoli się zbliżała, była tą samą, którą odczepiono od wagonów i która pędząc z przerażającą szybkością, uniosła ze sobą maszynistę i palacza. Pędziła tak kilka mil, lecz później ogień zgasł, para uszła i w godzinę później, ciągle zwalniając bieg, Zatrzymała się w odległości 20 mil od stacji Kearney. Ani maszynista, ani palacz nie zginęli. Po dość długim omdleniu powrócili do przytomności. Maszynista, widząc lokomotywę bez wagonów, domyślił się, co się stało. Jakim sposobem lokomotywa została odczepiona, nie mógł odgadnąć. Przypuszczał jednak, że pociąg, pozostawszy w tyle, był w stanie opłakanym. Maszynista nie zastanawiał się długo nad tym, co zrobić. Postanowił dalej jechać w kierunku Omaha, ponieważ wracać do pociągu, który być może Indianie jeszcze grabili, było zbyt niebezpieczne. dorzucił opału do paleniska, para napełniła kocioł i maszyna niebawem zatrzymała się na stacji Kearney. Radość zapanowała między podróżnymi, gdy lokomotywę przyczepiono do pociągu. Mogli więc ruszyć w dalszą podróż, tak nieszczęśliwie przerwaną. Po przybyciu lokomotywy pani Auda zwróciła się do konduktora. – Pan odjeżdża? – spytała. – Za chwilę, proszę pani. – A ci więźniowie? Nasi nieszczęśni towarzysze? – Nie mogę czekać. I tak mamy już trzy godziny spóźnienia. – A kiedy przybędzie pociąg San Francisco? – Jutro wieczorem, proszę pani. – Jutro wieczorem? Ależ to będzie za późno. – Musi pan zaczekać. – To niemożliwe. Odparł konduktor. Jeśli pani chce jechać, proszę wsiadać do wagonu. Nie pojadę, odparła młoda kobieta. Fix słyszał tę rozmowę. Kilka chwil przedtem, gdy nie było żadnych środków transportu, chciał opuścić Kearney. A teraz, gdy pociąg stał przed nim i w każdej chwili mógł zająć miejsce w wagonie, jakaś nieprzeparta siła przykuwała go do miejsca. Nie mógł się od niego oderwać. Dusił go gniew, że dał się tak wywieźć w pole. Postanowił walczyć do końca. Tymczasem podróżni, wśród nich i ciężko ranny pułkownik proktor, zajęli miejsce w wagonie. Lokomotywa gwizdnęła, pociąg ruszył i zaraz zniknął. Inspektor policji został. Kilka godzin minęło. Pogoda była zła i chłodna. Fix siedział na dworcu ponury i milczący. Pani Auda, pomimo zawieruchy śnieżnej, co chwila opuszczała pokój, który oddano do jej dyspozycji szła do końca dworca z trudem próbując przebić wzrokiem gęstą mgłę na próżno też nasłuchiwała żaden szmer nie dotarł do jej uszu wracała więc do pokoju cała zziębnięta aby za kilka chwil powrócić wciąż daremnie nadszedł wieczór mały oddział jeszcze nie powrócił gdzie mogli się teraz znajdować czy doścignęli indian czy doszło do walki czy też żołnierze błądząc z powodu zadymki nie natrafili na ich ślady Kapitan Fortu niepokoił się bardzo, choć tego nie okazywał. Z nadejściem nocy śnieżyca zrzedła, ale chłód stał się przenikliwszy. Dokoła panowała zupełna cisza. Przez całą noc myśli pani Ołdy, pełne smutnych przeczuć, błądziły po prerii. Wyobraźnia unosiła ją daleko i malowała jej tysiące niebezpieczeństw. Trudno wyrazić, co biedna kobieta przecierpiała przez te długie godziny. Fix wciąż nieruchomo siedział na swym miejscu. On także nie spał. Tak przeszła noc. Z brzaskiem dnia na horyzoncie ukazała się tarcza słoneczna, więc można już było sięgnąć okiem na odległość dwóch mil. Filias Fogg ze swym oddziałem udali się w kierunku południowym. Była już siódma rano, a na południu zupełnie pusto. Kapitan zaniepokojony do najwyższego stopnia nie wiedział co robić. Czy poświęcić kolejnych ludzi, żeby ratować tamtych? Po krótkim namyśle zawołał oficerów, aby wydać rozkazy, gdy od strony południa usłyszano wystrzały. Żołnierze wyskoczyli z fortu i o pół mili przed sobą zobaczyli oddziałek wracający w pełnym porządku. Na czele szedł pan Fogg. Obok niego obierzy świat i dwaj podróżni wyswobodzeni z rąk siuksów. O dziesięć mil na południe od Kirni doszło do bitwy. Kilka chwil przed przybyciem od sieczy świat i jego towarzysze walczyli przeciw dzikim. Francuz pięścią zabił już trzech, gdy jego pan z żołnierzami rzucili się im na pomoc. Wszystkich, wybawionych i wybawców, powitały okrzyki radości. Filias Fogg rozdał żołnierzom obiecaną nagrodę, a obierzy świat, powtarzał nie bez słuszności: „Trzeba przyznać, że drogo kosztuje mego pana”. Fix, nie wymówiwszy słowa, patrzył na pana Foga i trudno było pojąć, co działo się w jego duszy. Co do audy, to ściskając ręce pana Foga z radości nie mogła z siebie wydobyć głosu. Tymczasem obieży świat, od chwili powrotu szukał pociągu. Spodziewał się, że będzie stał tutaj gotowy do odjazdu do Omaha i miał nadzieję, że uda się nadrobić stracony czas. – Gdzie pociąg? – zawołał. – Odjechał – odparł Fix. – A kiedy przybędzie następny? – spytał pan Fog. – Dopiero wieczorem. – Aha – odpowiedział obojętnie niewzruszony gentleman. Czytała Małgorzata Kościelniak. Zapraszam do subskrypcji kanału Nasze Czytanie.